Siemka, ja jestem Odacho i niestety nie mam żółtej koszulki. Mam tylko podobny kolor, limonkową, ale myślę, że gdybym miał żółtą koszulkę, to dzisiejszy rozdział Dragon Ball Multiverse byłby idealną okazją, żeby ją założyć, ponieważ okładka skradła moje serce. Może jeszcze bym się ogolił, założył jakieś czerwone rękawice, zrobił podobną pozycję co Krillan i poprosił was, żebyście znaleźli 10 różnic, ale nie będziemy się bawić w takie rzeczy. Dragon Ball Multiverse, rozdział specjalny, ogólnie jest to rozdział 94, troszeczkę inaczej mi się to tutaj wyświetla, bo rozmiar tego wszystkiego jest dość duży, także pokażę wam tę okładkę po prostu inaczej, ale skradła ona moje serce. Jeśli chodzi o światy, w których dzieje się to, będą dziać się te wydarzenia, są to światy 3, 9 i 13. Są to światy, w których prawdopodobnie, tak rozumiem, Goku nigdy nie przyleciał na ziemię, albo może przyleciał, ale nie stał się dobrym chłopcem, bo jak sobie nadrobiłem chociażby historię świata bodajże 13, to jest świat z Saiyanami, prawda? Świat 13 to jest świat z Saiyanami. A, mam nowe przejście też od ziemniaka, dziękuję bardzo. Świat 13 to świat, w którym żyją Vegeta, Nappa, Kakarotto i Raditz. I jeśli cofniemy się do czasów, w których tak naprawdę widać, co się dzieje z Kakarotto, dlaczego on nigdy nie stał się Goku, to są te rozdziały, w których widzieliśmy Goku, który przyleciał faktycznie na ziemię, który spotkał dziadka Gohana, który zabił dziadka Gohana. Oczywiście wtedy to było bardziej, można powiedzieć, specjalnie, w sensie w tych rozdziałach, ale stało się to ze względu na to, że Goku nigdy się nie stał Goku, bo nie uderzył się w głowę, więc tak naprawdę Kakarotto dalej był Kakarotto. Oczywiście tutaj nie ma tej wersji wydarzeń, która zakłada, że Goku odziedziczył łagodne serce po Bardocku, tylko został wysłany na misję podbicia planety, to mu się udało. W międzyczasie jeszcze zabił Roshiego i też zabił Krillana, ale tego w sumie nie widzieliśmy. Jeśli chodzi o świat trzeci, to jest to świat z Tapionem i Raichim, jego sobie aż tak bardzo nie przypominałem, a świat dziewiąty to świat, w którym mamy potężnych ludzi. I to jest świat, w którym Goku nigdy nie przyleciał na ziemię, bo jeśli dobrze pamiętam, to Cooler zniszczył kapsułę z uciekającą z planety Vegeta, w której leciał mały Goku, mały Kakarotto, zabił Frizę, przejął tak naprawdę jego galaktykę, można powiedzieć, jego sferę wpływów, i Ziemia nigdy nie zaznała terroru zaprowadzonego przez Kakarotto, ani miłości zaprowadzonej przez Goku. Także mamy dzisiaj trening Krillana, a dokładnie trudny trening Kuririna. Autorem historii jest Salagir, a rysunków Ambroa, nie wiem jak to przeczytać, i Hanbel. Jeszcze jedna sprawa taka techniczna tycząca się Dragon Ball Multiverse. Oczywiście zachęcam was do tego, żebyście weszli i wspierali autorów. Zawsze wklejałem wam linki do Dragon Ball Multiverse, ale dosłownie z, nie wiem, 2-3 tygodnie temu, to nawet było podczas nagrywania jednego filmu, dostałem maila, że YouTube usunął z mojego filmu, z innego omówienia Multiverse, link do strony Multiverse, bo uznał, że to jest jakiś spam, jakiś scam, że ja nawołuję do scamu, mimo tego, że to jest tak naprawdę strona, na której jest manga Dragon Ball Multiverse. Sprawdziłem, link się zgadzał, link działał, link przenosił na stronę Dragon Ball Multiverse, ale YouTube wykrył to jako coś nieprawidłowego i wolę dmuchać na zimne, więc nie będę wklejał linków do Dragon Ball Multiverse, ale to bardzo łatwo znaleźć, wystarczy wpisać mangę, nazwę mangi do internetu i to wszystko. Także zachęcam oczywiście do odwiedzenia strony, ale właśnie ze względu na to, że nie chcę, żeby YouTube jakoś, nie wiem, usuwał moje filmy albo gorzej, nakładał mi jakieś ostrzeżenia na kanał, po prostu tych linków do Multiverse wklejać nie będę. Na Ziemi, 10 września roku 749. Propo, wiecie, co dzisiaj sobie uświadomiłem? Co się dzisiaj zorientowałem, dopiero po tylu latach? Że gra Skyrim, kultowa gra The Elder Scrolls Skyrim, wyszła 11 listopada 2011 roku. Tego samego dnia, w którym wrzuciłem pierwszy film w życiu na YouTube'a. Dacie wiarę? No po prostu, jaka jest szansa na to? W światach trzecim i dziewiątym Bulma, Son Gohan i Yamcha spotkali się, szukając smoczych kul. Teraz żyją wszyscy razem w korporacji Kapsuła. Patrz strony... Aha, to też jest historia, którą sobie przypomniałem. No, ze względu na to, że Goku nigdy nie przyleciał na ziemię, to w górach Paozu dziadek Gohan, w zasadzie po prostu Son Gohan, który dziadkiem nigdy nie został, żył po prostu w swoim domu i Bulma, szukająca smoczych kul, trafiła do niego i okazało się, że połączyli siły, ponieważ Gohan chciał podróżować z jędrną dziewuszką, a Bulma potrzebowała bodyguarda. W świecie 13 demoniczne dziecko popełnia mord za mordem. To, o czym wam mówiłem. A daleko od tego wszystkiego, na spokojnej wyspie żółwiej chaty, młody chłopiec poszukuje nauczyciela. Czyli niezależnie od tego, czy Goku przyleciał na ziemię, czy nie przyleciał, Krillan trafił do Muten Roshiego, bo tak naprawdę Goku nie był mu do tego potrzebny, prawda? Oni się poznali już na wyspie Muten Roshiego. Masz wspaniałe kwalifikacje, ale generalnie nie przyjmuję już uczniów. Rzeczone kwalifikacje Roshi trzyma oczywiście w ręce. Jeśli chcesz zostać adeptem, musisz dla mnie wykonać misję. Robi się, przyszły mistrzu, w poszukiwaniu jędrnej dziewuchy dla mojego mistrza. Chwileczkę, czy ja przygotowuję porwanie? Czy mój nauczyciel miałby być pedofilem, a ja jego wspólnikiem?
Nie, na pewno jesteśmy doskonałymi wzorcami dla młodych czytelników. Toriyama, jak pisał swoją mangę, nie wiem, czy miał takie obawy, czy miał takie przemyślenia. Nawet jeśli miał, to nigdy ich nie wrzucił do historii. Tutaj Salagir stwierdził, że mimo tego, że wygląda to dziwnie i będzie ta historia podążać za jakby kanonem, to przynajmniej dorzucał taką małą uwagę ze strony Krilliana, taką małą wątpliwość, czy na pewno dobrze robi, porywając młodą dziewczynę na bezludną wyspę do starego, łysego... O! Ach, to jest syrena! Pff, i w drugą stronę przez cały ocean. Nigdy tu nie znajdę żadnej dziewuchy. Nagle Krillan widzi jakąś syrenę. Na początku myślałem, że to jest osoba. Ale ta syrena chyba nie wygląda na to, jakby miała udawać, jakby miała, chciałem powiedzieć, wziąć pod włos Krillana. Może to nie jest najlepsze porównanie. Po prostu chciała zrobić go w bambuko i nie wiem. I udaje tylko, że jest kontuzjowana, bo na głowie faktycznie ma jakiegoś guza. Zabieram cię do lekarza, mówi Krillan. Nauczycielu, wróciłem. Już? Syrena? Ha, 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 panienko, wszystko w porządku? Pyta Roshi. Tak, właściwie to bardzo boli mnie głowa. Powiedziałem jej, że mistrz może ją wyleczyć. Rozumiem. To, czego potrzebujesz, to ścisk pysk. Wiecie co? Oryginalny Roshi, który tam powstawał 40 lat temu, nie powiem, że był jakimś odkryciem Ameryki, jeśli chodzi o jego charakter, ale widząc te wszystkie fanmangi i widząc, że Roshi tak naprawdę cały czas powtarza te teksty w tych wszystkich fanmangach, to jest to trochę męczące, ale ja akurat rozumiem twórców Dragon Ball Multiverse, bo tak naprawdę ta historia to jest, co by było gdyby coś się nie wydarzyło, prawda? Więc dlaczego Roshi w tej historii miałby być inny? Dlaczego miałby się zachowywać inaczej, mieć inny charakter, skoro tak naprawdę nie spotkał tylko Goku? Więc rozumiem, że jest tutaj kolejny raz tym starym z bokiem, ale chodzi o to, że te gagi, jakby obecność tych gagów nie bawi już mnie. Moje szkolenie jest bardzo surowe. Musisz poszukać innej dorodnej dziewczyny. Ale mistrzu, dookoła jak okiem sięgnąć, tylko woda. To prawda, inaczej się do tego zabierzemy. Chodźmy do miasta, pokażę ci mistrzowskie techniki sztuki podrywu. Krok pierwszy, zrobić wrażenie na dziewczynie ofertą przejażdżki wypasioną bryką. I to ta bryka? Myśli sobie Krillan. Krillan w kanonie w sumie znalazł sobie taką dziewczynę, która by poleciała na coś takiego, jeśli pamiętacie Maron, prawda? W ogóle, jakim cudem Krillan znalazł taką dziewczynę? Jakby... Czy to była zapowiedź tego, że on w przyszłości też będzie miał żonę blondynkę, prawda? Ale Maron dosłownie była osobą, która poleciała na jego... Na co? Na co? Że mieszka na bezludnej wyspie ze starym dziadem? Czy na to, że umie strzelać z rąk piorunami? Czy nie ma nosa? Czy jest łysy? Czy jest mały i umięśniony? Na co poleciała Maron? Przecież Krillan praktycznie nic za dużo no nie miał, prawda? Nie wygrał nigdy ten Tenkaichi Budokai. Czy ja czegoś nie pamiętam? Czy on był jakiś bogaty i jeszcze wtedy nie pracował jako policjant? Krok drugi. Założyć strój prawdziwego dżentelmena. Już rozumiem. Mistrz jest tak zdolny, że świadomie utrudnia sobie zadanie. No i pojechali. Czyli to jest ten trudny trening Krillana. Sztuka podrywu. To miasto się nada. To wygląda jak Kattegat w Wikingach, ty. Ten port wygląda jakby przyjechali dosłownie do jakiejś wioski Wikingów. To ma być miasto? To jest port? A, okej. Przyjechali, w zasadzie przypłynęli do plaży. Ze względu na to, że tutaj będzie można nie tylko ocenić charakter ewentualnej, powiedziałbym ofiary, ale... ale również jej inne walory. Nie jedźmy na plażę, za dużo ludzi. W dodatku nie wolno mi się tam zbliżać. Wow. Roshi ma już zakaz zbliżania się nie tylko do ludzi, ale też do miejsca. Pójdziemy rozmawiać z dziewczynami w kawiarniach, parkach, podczas przechadzek po ulicy. Wszyscy wiedzą, że dziewczęta uwielbiają, gdy nieznajomi je zaszczepiają. Co to się kurwa dzieje? YouTube, błagam, nie będę już wklejał linków do Multiverse, obiecuję, ale ten jeden rozdział, wybaczcie mi, że czytam coś takiego. Czego się można było spodziewać? Jedna dziewczyna oblewa Roshiego jakimś napojem w twarz, druga go uderza. Hello, panienko, okrągłym tyłeczku. Czego, staruchu? Trzeba ci pomóc przejść przez jezdnię? Wow! Ile czasu oni spędzili w tym mieście? Przybyli? Zobaczcie. Na jednym panelu idą dopiero do miasta, na kolejnym siedzą już w więzieniu. Bogu ducha winny Krillan. Gagatki, zostaniecie tutaj, aż nauczycie się trochę szacunku. Być może, mistrzu, zabraliśmy się do tego w zły sposób. Nie rozumiem. Za moich czasów nie pytano dziewcząt o zdanie. Jo pierdole, co tu się dzieje w ogóle? A twoje czasy to kiedy? 300 lat temu, a co? Roshi się chyba wychowywał w czasach niewolnictwa. Gratulacje! Dobre wieści, wreszcie złapaliśmy lunch! O, no tak, zapomniałem w ogóle o lunch. Mówcie mi Toriyama. Och, mamy zboczeńca w jednej celi. Zadbaj o to, by zamknąć ją w drugiej. Okej. Okay. Co on ocenił ich po okładce? Nawet nie wiedział, kto siedzi za co? Nie chciał ich wsadzać do tego... Nie wiem nawet, jak nazwać tego gościa. Jest dzik i gościu, który ma... kolczastego Irokeza. Hello, panienko! Okazuje się, że Irokez i dzik siedzą za oszustwa podatkowe i czytanie skanlacji. Wow, naprawdę? Skanlacja to jest po prostu czytanie mang w
w swoim języku, czyli zeskanowane mangi ze zmienionymi dymkami i za to można iść do więzienia? Czy ja właśnie teraz tego nie robię? Ale podatki płacę. Zaprasza mnie pan, by spędzić życie w spokojnym miejscu daleko od miasta? Myślę, że nie mogłem lepiej trafić. Zgadzam się. Tak, tak, udało się. Mistrz jest tak zadowolony, że jestem oficjalnie jego uczniem. Myśli sobie Kilian, czyli kiedy oni wyjdą? Ale obawiam się, że będzie to dopiero po latach w więzieniu. A, to. Rości łamie kajdanki. Czas spadać, panienko. No tak, zapomniałem, że oni są super nad ludźmi. Tak nie wolno, proszę pana, to mienie publiczne. Gdzie się podział szacunek? I to jest też dobra lekcja. Przede wszystkim, żeby nie oceniać książki po okładce. Zobaczcie, dzik i kolczasty irokes wyglądają faktycznie na niezłych gagatków, a okazuje się, że oprócz jakichś drobnych wykroczeń, to oni są dobrymi ludźmi, po prostu troszeczkę pogubionymi. Przynajmniej jeden, a ten drugi po prostu lubi mangę. Chyba, że jest Weebu, no to wtedy dobrze, że trafił do więzienia. A może by uciec przez kanały, by uniknąć pościgu? Nie jestem takim wojowniczym żółwiem, mówi Roshi. Panie przodem. Wow, ich nawet łajba nie została odholowana. Myślę, że mnie lubi. Brr, noc jest chłodna, myśli sobie Lunch. Czekajcie tylko aż ki... O, kichnęła. Widzisz, kiedy jesteście prawdziwym dżentelmenem... A, psik! Lunch zmieniła się w super sajankę i odpływa. Jesteście aresztowani za uchybienie dobrym obyczajom i wandalizm. Nie mówcie mi, że Lunch uciekła ich łajbą, a oni jeszcze dostali prace społeczne. Żółwi pustelnik i kuririn musieli odbyć 2 miesiące prac społecznych. Dlaczego to ja wszystko robię i to w takiej ciężkiej skorupie? Trening, kuririnie. W sumie też Krillan trenuje, prawda? Jeśli robi za ich dwóch. Tylko, że powinien być jakiś nadzór. Zobaczcie, kto siedzi w tle! Nie wierzę! Zobaczcie, kto siedzi w tle. Ależ jestem spostrzegawczy. Proszę bardzo. Poznajecie tego pana? Shen, czyli osoba, która została przejęta przez Kamiego na 23 Tenkaichi Budokai. Ten człowiek, do którego ciała wszedł Kami, prawda? To raczej on. Tak mi się wydaje, że to on. Ale ładnie. To jest wszystko. To jest koniec tego rozdzieliku, tak? Czyli w następnym rozdziale, 95, również specjal z tego, co widzę. U3, U9, i to jest kontynuacja tej historii, fajnie. I z tego, co widzę, to zobaczcie, jest na jednym motorku Roshi i Krillian, a na drugim, może to jakiś Yamcha? Yamcha się przecież spotkał z Bulmą i dziadkiem Gohanem. To może to jest dziadek Gohan, a to jest Yamcha? I wtedy dopiero by się poznali na turnieju, tak? Tak czy siak, no nie będę jeszcze tego czytał ze względu na to, że ilość rozdziałów mi na to nie pozwala. Jest dopiero 5 paneli, w zasadzie rozdziałów powiedziałem, paneli. 5 paneli, z czego jeden to okładka, także tę historię będziemy sobie kontynuować w przyszłym odcinku. A póki co, mam nadzieję, że wam się podobało. Fajna taka historia, dość krótka mimo wszystko. Mogłoby trochę tego być więcej ze względu na to, że jak... Może nie widzicie tutaj tego na podglądzie, który wam pokazuję, ale rozdział 93, poprzedni, walka Goku i Vegety, to miała tego znacznie, znacznie więcej. No sami widzicie, że niektóre rozdziały naprawdę mają po 30 paneli, a ten miał dosłownie 17. Także króciutki filmik z mojej strony, ale zawsze wrzucam wam filmy ponad 20 minut albo nawet 30 minut, także jeden filmik do takiego może nie obiadu, ale... po wieczorku albo drugiego śniadania, jak ktoś robi jakąś owsiankę, myślę, że czasowo akurat styknie. Dziękuję jeszcze raz zachęcam do tego, żeby wbić na stronę Dragon Ball Multiverse, legendarnej fan mangi. Dziękuję wam jeszcze raz, widzimy się niebawem, trzymajcie się, na razie, cześć. Diana.